Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W tym podcaście oczywiście siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Cieszę się, że jesteś. Dzięki, Dominiko. Ja również, tym bardziej, że mamy fenomenalne teksty na dzisiaj, więc czekam na dyskusję. No właśnie, proszę Państwa, od razu diagnozujmy problemy, które być może mamy. Czy jesteśmy podejrzliwi, czy jeżeli z kimś się w 100% nie zgadzamy, a sprawa dotyczy kwestii istotnych dla nas, to widzimy w tym kimś wroga. Jesteśmy skłonni do tego, żeby się z nim pokłócić. Za chwilę będzie bardziej konkretnie, ale tak na dobry początek właśnie do przyjrzenia się swoim osądom i ocenom zachęcamy, sięgając po oczywiście w tym podcaście po niedzielną liturgię słowa. I w tym tygodniu zaczynamy od czytania z Księgi Liczb. Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby dał Pan swego ducha. No i dobrze, mam wrażenie, że ten tekst trzeba jednak opowiedzieć po naszemu. Że on jest tak lakoniczny, że sporo nam umyka. Jaka to sytuacja, którą opisuje Księga Liczb? Kiedy to się dzieje w tej całej historii Mojżesza, historii, którą znamy też z Księgi Wyjścia? Gdzie się to spotkanie, to prorokowanie, to co dzieje się w tej wspólnocie? Bo wiemy, że przecież historia Mojżesza to historia formowania się narodu, historia formowania się wspólnoty. Jesteśmy w miejscu, które potem zyska miano Kibrot Hattawa, związane będzie z obżarstwem, przepiórkami i śmiercią bardzo wielu spośród Izraelitów. W kontekście poprzedzającym mamy Tabera, czyli to miejsce, gdzie w odpowiedzi na szemranie ludu przeciwko Bogu, a czyli brak takiej bezpośredniej komunikacji, Pan Bóg sprawia, że płonie tylnia część obozu, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj krzaki, śmietniki, takie rzeczy. I trochę to dyscyplinuje lud, że lepiej rozmawiać z Panem Bogiem wprost, a nie marudzić poza jego plecami. I w środku tej rzeczywistości, oczywiście w środku pomiędzy tymi dwoma nazwami, znajduje się kolejne marudzenie Izraela, żądza. Dlaczego jemy codziennie tylko mannę? To na nasze byśmy powiedzieli, no codziennie jemy słodkie rogaliki, a dlaczego nie ma mięsa? Już nie chcemy jeść tych najlepszych francuskich rogalików, tylko chcemy mięso. I znamiennie dla Księgi Liczb jest oczywiście kontekst buntu. Mojżesz oczywiście w środku sporu pomiędzy ludem a Bogiem, bo lud z Panem Bogiem nie gada, tylko gada z Mojżeszem. I wtedy Pan Bóg, który takiemu zniechęconemu już Mojżeszowi proponuje: przywołaj z każdego pokolenia starszych, po 6 starszych z każdego pokolenia, żeby zaznaczyć w ten sposób też, że ta rada, którą oni mają służyć Mojżeszowi, będzie radą tylko ludzką, ułomną 6, cyfra, która znamionuje właśnie taką ludzką kondycję. I Pan Bóg mówi: niech oni przyjdą do mnie. I wylewa na nich Pan Bóg swojego ducha. Oczywiście dwóch się gdzieś zawieruszyło i właśnie o tym jest dzisiejszy tekst. No to jeszcze o dwie rzeczy chcę dopytać. O to właśnie wzmocnienie, tak to rozumiem. To znaczy, że pośrodku różnych upadków, tego co nam nie wyszło, tak, bo rozumiem, że zarówno ta sytuacja, że się nażarli przepiórek i źle skończyli, przynajmniej niektórzy, jak i to szemranie, no to są upadki tego świeżo co wyzwolonego narodu, który odkrywa Boga, który chce mu zaufać i z tą ufnością ma problemy. No i rozumiem, że ten duch, tak, czy że Pan zstąpił w obłoku, to doświadczenie duchowe jest po to, żeby ich wzmocnić w tej wędrówce. Tak, i doświadczenie duchowe, i tak samo Boża reakcja na szemranie, kiedy Pan Bóg mógłby to zlekceważyć i powiedzieć, dobrze, to nie chcą ze mną kontaktu, to nie będę się o niego starał. Tak, czy kwestia marudzenia na pokarm, który on i tak daje im, kiedy oni nie mają żadnego innego pokarmu. Więc to absolutnie mamy inicjatywę ze strony Pana Boga, inicjatywę, którą On tak jak zawsze wspiera. Wspiera człowieka i robi to według swojego pomysłu. Czyli w sposób znacznie szerszy niż nasze konwencje, schematy by pozwoliły. Bohaterowie tej opowieści doświadczają z jednej strony Boga, ale z drugiej chcą ocenić, gdzie Bóg może działać, a gdzie nie. Tak trochę to rozumiem, tak? To znaczy, okej, myśmy doświadczyli czegoś dobrego, ale jesteśmy podejrzliwi, że inni już nie, że to nas Bóg wybrał, tak? A innych nie wybrał. Ta historia już teraz wprost Eldada i Medada, którzy... To pytanie też, z jakiego powodu nie byli wokół Mojżesza i nie byli w gronie tych 70 starszych. Właśnie, nie pojawili się na miejscu spotkania, tak można by było powiedzieć. Tak, nie pojawili się przy namiocie spotkania, a jednak napełnił ich Boży Duch. I teraz się okazuje, że Boże działanie nie jest pod ludzką kontrolą. Że jeżeli się nie stawisz na miejsce spotkania, to już Pan Bóg w tobie nie zadziała. Bo to ty kontrolujesz, to znaczy człowiek kontroluje, twój przełożony kontroluje, ktoś z boku kontroluje, co Panu Bogu wolno względem ciebie, a czego nie wolno. Okazuje się, że nie. Że Pan Bóg w swojej hojności jest absolutnie suwerenny. O właśnie, szukałam tego słowa. Suwerenny, absolutnie wolny i niezmierzony. I mamy z tym problem. Ponieważ powstaje cały czas pytanie, z którym zmagamy się, kto tutaj rządzi? Kto się na sprawie zna? I to pytanie generuje, tak mi się wydaje, jest generowane przez brak świadomości, co znaczy słowo Bóg. Bo jeżeli Pan Bóg to tylko ktoś obok nas, czyli mający takie same prerogatywy czy możliwości jak my, no to oczywiście, jeżeli my nie możemy tego skontrolować, czy nas to przerasta, to Pana Boga też to przerasta, prawda? No, żeby inaczej, prawda? Ktoś, kogo najbardziej znamy, jako najbardziej operatywnego nie umie załatwić, no to już nikt tego nie załatwi, prawda? No właśnie. I teraz powstaje pytanie, no to co to znaczy słowo Bóg? I Pan Bóg mówi, no właśnie, to znaczy, że ja rozlewam swojego ducha nieskończenie hojnie i nie musicie się niczym przejmować, bo to nie jest wasz świat, tylko to jest mój świat. No dobra, ale mamy teraz Jozuego, syna Nuna, który służy Mojżeszowi od lat. I to jest ten Jozue, tak bym chciała powiedzieć. Hello, to nie jest ktoś, kto wypadł w drodze spod ogona, przepraszam. To nie jest ktoś, kto jest tam przez przypadek i w ogóle statysta. To jest ktoś, kto odgrywa bardzo ważną rolę w całej historii wyjścia Izraelitów z Egiptu, a później z osiągnięcia, że tak powiem, ziemi obiecanej. No i on ma z tym ewidentny problem i mówi, zabroń im, jak dojść do jego motywacji. I dlatego bardzo lubię Księgę Liczb, która nam nie koloryzuje żadnej z postaci, która przekazuje taki realny obraz wszystkich relacji. I mamy normalnych ludzi, to znaczy ludzi, którzy niestety nie są idealni, nie są bezbłędni. I każda z tych postaci, która się nam tutaj pojawia, postaci ludzkich, coś zawsze zawali, coś zepsuje. I to nam też obrazuje, jak niezwykły jest Pan Bóg, który mówi, no ale moja miłość do was nie zależy od tego, jacy wy jesteście, tylko ode mnie. I obfitość, co większa, prawda? Obfitość działania. Bo moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no to jeżeli Jozue tak funkcjonuje, to Jozue ducha nie dostanie, prawda? No bo jak jesteś skąpiradłem, to tobie się nie udziela. Ale Pan Bóg nie ma właśnie tak ograniczonego, małostkowego ludzkiego myślenia. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Dlatego, że wielokrotnie padają pytania na przykład, czy ten człowiek będzie zbawiony, albo na przykład ten nie powinien być zbawiony, ten na pewno w niebie nie będzie, ten wyląduje po drugiej stronie. Jeśli by Pan Bóg był tak małostkowy jak my i tak ograniczony, no tak, to byłyby wielkie szanse prawdopodobieństwa tego typu sytuacji, ale Bóg udziela według niezmierzonej hojności i u Niego nie musimy zasłużyć, ale potrzeba, żebyśmy przyjęli. Ja jeszcze muszę cię zapytać o postawę Mojżesza. My go często tak też idealizujemy właśnie, a tutaj jest coś, czego ja nie rozumiem. A może to jest dobre zachowanie, a może złe. Nie wiem, jak rozumieć tą odpowiedź. Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Pyta Mojżesz Jozuego. Co to ma zazdrość o Mojżesza? O co chodzi, że Jozue mógłby być zazdrosny? Ja rozumiem, że on mógł być niechętny tej całej sytuacji Eldada i Medada, ale czemu jest zazdrosny o Mojżesza? To jest bardzo ciekawy motyw, dlatego że tutaj pojawia się Kana. Kana opisuje zazdrość i myślę, że warto zwracać uwagę na konteksty, w których pojawia się to słowo i w ogóle na konteksty, w których funkcjonują dane, funkcjonują terminy. Dlatego, że kiedy patrzymy na to, jak Pan Bóg mówi, jestem zazdrosny. Mhm. I kiedy widzimy tutaj Mojżesza, który mówi do Jozuego, czy jesteś zazdrosny, to chodzi o dwa zupełnie różne konteksty. Gdzie zazdrość Jozuego to jest kwestia bronienia prerogatyw Mojżesza, zabraniania innym, żeby ich dary nie odebrały czegoś Mojżeszowi. Natomiast zazdrość Boga to jest uznanie człowieka za największą wartość i takie prowadzenie człowieka, taka ochrona człowieka, żeby człowiek nie zniszczył siebie i dodatkowo jeszcze brak zgody na to, żeby ktokolwiek inny człowieka zniszczył. I dzięki, że to wyciągnęłaś, chociaż to oczywiście nie jest kluczowy temat w tym fragmencie, ale jest to bardzo ważne, dlatego że nie w każdym kontekście dane słowo to samo znaczy. Dlatego, kiedy my czasem czytamy takie fragmenty Biblii, nie patrząc, co jest wyżej, co jest niżej, to wyrywamy je z kontekstu i często zniekształcamy przekaz. Jak my nie lubimy, że ktoś nam wyrwał słowo z kontekstu czy zdanie i gdzie się przykleił i zacytował, że to myśmy powiedzieli. Dlatego w tekście biblijnym to jest fundament, kontekst. Stąd zanim zaczniemy interpretować na zasadzie słownika, bo otworzyłem słownik języka polskiego i w języku polskim to tak znaczy, czy w języku hebrajskim nawet to słowo tak znaczy, to zwróćmy uwagę na to, jaki jest kontekst, czyli jaki aspekt tego słowa jest wydobyty tutaj, w tym miejscu. Proszę Państwa, teraz przenosimy się do kolejnego czytania, drugie czytanie z Listu Świętego Jakuba. Zanim ten fragment przeczytam, to zapytam siostrę Joannę, jak zdefiniować słowo bogacz, bo w zależności od tego, co rozumiemy przez to pojęcie, to albo tekst, który za chwileczkę przeczytam, nas przejmie do żywego, albo spłynie po nas jak po kaczce, to co tam Jakub groźnie formułuje. Kto to taki bogacz i o kim będzie mowa? Termin bogacz definiuje cały list. Zdefiniowany jest w całym liście Jakuba absolutnie w tym podstawowym znaczeniu. Czyli ktoś, kto ma posiadłości i nie ma ich mało. Czyli w tym rankingu socjalnym stoi na wyższej półce, tak, na wyższym pułapie. Czyli ma możliwości, może innym pomóc, może się czymś podzielić, a jednocześnie może mu towarzyszyć takie uczucie, z którym się tu dzisiaj spotkamy, czyli też obawa utraty tego, co posiada. Jakub konfrontuje nam bogaczy z biednymi, konfrontuje nas dobrze ubranych z zaniedbanymi, po to, żeby zmusić nas do zastanowienia się, jaki jest nasz ogląd rzeczywistości. Czy my się nie zatrzymujemy tylko na tym, co zewnętrzne, na pozorach i na tej naszej definicji zewnętrznej. No to sprawdźmy, jakie samopoczucie i jakie myśli, skojarzenia ten fragment w nas spowoduje. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego, nie stawiał wam oporu. I tu zanim zaczniesz się zastanawiać, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że tu mamy kilka wątków dotyczących bogactwa. I absolutnie nie wolno nam pozwalać sobie na żadne generalizowanie. Dlatego, że każdy bogacz to... Tak. To wiesz, takie jest powiedzenie, że każdy pijak to złodziej, a każdy złodziej to... Tak, i wszyscy Polacy to pijacy. No tak, więc tak. Tutaj tak to wygląda, że każdy bogacz, no to krwiopijca, który jest nieczuły i bezduszny na potrzeby innych i w zasadzie to dorobił się na ich krzywdzie. Tak, to wynika z tego, co pisze Jakub, tak? A jak w ogóle byśmy musiały wrócić do tego, o czym ty mówiłaś, że bogacz może nie być zły? Czyli musielibyśmy wrócić do tego, o czym mówiłam też, czyli do kontekstu. I kontekst poprzedzający akurat ten fragment mówi nam o takim jakby ludzkim wnioskowaniu o rzeczywistości, o takim tworzeniu planów w oparciu tylko o własne rozpoznanie. Bez świadomości Pana Boga, bez dyskusji z Nim, bez konsultacji. Mówi krótko mówiąc o pysze. I w tym kontekście pojawiają nam się ci bogacze, których bogactwo butwieje. Dlaczego? Dlatego, że obliczenia ich były według ich myślenia. Nie było tego pytania, tego zaznaczenia, że jeśli Pan Bóg zechce, jeśli będziemy żyli, jeśli Pan Bóg nam pobłogosławi, czyli tego przesunięcia uwagi na osobę Boga. Tylko było budowanie swojej pewności w oparciu o to, co mamy. A skąd to wiemy? Przepraszam, wejdę ci w zdanie. No bo tak, to oczywiście zwracasz uwagę na kontekst i że Jakub wie, do kogo pisze i jaką sytuację chce w tym liście uporządkować, tak to rozumiem. Ale wydaje mi się, że sprawa jest trochę bardziej delikatna, szczególnie dzisiaj, gdybyśmy mieli też tak uczciwie pomyśleć, jak aplikować dobrą nowinę do kwestii myślenia naszego o finansach, o posiadaniu, o dzieleniu się, o zatrudnianiu pracowników, bo de facto tam o tym jest, tak? Czyli cała katolicka nauka społeczna się kłania i wszystkie z nią związane problemy, to znaczy, że świetnie to wygląda w teorii, gorzej w praktyce. Tak, dlatego mówiłam, że tu mamy kilka odrębnych kwestii. Pierwsza w naszym tym dzisiejszym drugim czytaniu to jest kwestia dotycząca jakby skupienia uwagi na bogactwie jako zapewniającym bezpieczeństwo bez świadomości, czy z pominięciem świadomości, że to wszystko jest ulotne. No po prostu rzeczywistość się zmienia, hipoteki rosną, a konta maleją. Drugi temat, który nam się tutaj pojawia, to jest wyzysk. One nie są ze sobą skorelowane, nie muszą być ze sobą skorelowane. Trzeci temat, który tu nam się pojawia, to jest wrogość wobec sprawiedliwego. Zatem to są absolutnie odrębne kwestie, ale one nam sugerują, pierwsze, na kim się opierasz? Kto jest gwarantem twojego życia? Drugie, jak z twoim człowieczeństwem? Elementarnie. I z twoim człowieczeństwem w odniesieniu do finansów, tak? I z twoim człowieczeństwem w odniesieniu do opinii. Bo zabijasz sprawiedliwego po to, żeby mieć święty spokój, albo żeby się spodobać opinii publicznej. Czy nic nie robisz? O, bo to dzisiaj byśmy bardziej powiedzieli w dzisiejszych czasach, nic nie zrobię, bo nie oberwę za to. Jak palcem nie ruszę, nie udostępnię komuś czegoś, to przecież nic złego nie zrobiłem. A to, że przyblokowałem kogoś na całe wieki. Więc to są absolutnie odrębne kwestie i jest to ta klasyka tej diatryby, którą stosuje tutaj Jakub, czyli takiej rozmowy z domniemanym interlokutorem, ale z przesuwaniem wzroku na poszczególne jakby postawy, a nie, wiesz, takim wsadzaniem do jednego worka wszystkich. Zastanawiam się, jak ten tekst zostawić, żeby nie było to, że właśnie już mamy święty spokój, został przeczytany, chwilę żeśmy o nim porozmawiały. I idziemy dalej, ale żeby faktycznie pozwolić mu trochę w nas pracować, no ale odpowiedzi Państwu sama tutaj nie udzielę. Siostra Joanna, nie wiem, czy coś jeszcze doda. Przekierować uwagę na Boga i uświadomić sobie, że On, a w Nim nasze człowieczeństwo, to jest baza. Jeżeli to zgubimy i przesuniemy wzrok na cokolwiek innego, to i tak nam się wszystkie wieże, wszystkie posiadłości, wszystkie relacje zwalą. a Bogu zależy, żeby nam było dobrze. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Bogu nie zależy na tym, żebyśmy żyli w pogardzie, w potępieniu. Bogu zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi w takich normalnych, ludzkich kryteriach. Bogactwo, które jest oznaką Bożego błogosławieństwa, to przecież dla Żydów oczywista sprawa, prawda? Tak. I bieda, która może być niemożnością spotykania Boga, też się pojawia w Biblii, która może tak przyciągnąć uwagę, że człowiek się nie podniesie. Nie umie od tego oderwać swojego spojrzenia. Więc to nie chodzi o to, że bogaci są przeklęci, a ubodzy są błogosławieni. Nie. W błogosławieństwie o ubogich Pan Bóg zwraca uwagę na to, że tam, gdzie masz dziurę, tam ja chętnie wejdę i tobie pomogę. Dlatego mówi, no jak jesteś bogaczem mentalnie i twój mózg nie ma żadnej dziury, w którą mógłbym wejść, Pan Bóg mówi, żadnej przestrzeni nie ma w twoim myśleniu, żebym mógł wejść. No to gdzie mam wejść? To post, kochany, żeby tam trochę dziury było. Proszę Państwa, sięgamy teraz po Ewangelię Świętego Marka. Chciałabym przypomnieć, że zaczęłyśmy dzisiaj od Księgi Liczb i od tej sytuacji, gdzie w Jozuem się zagotowało, że nie tylko ci, którzy byli z Mojżeszem, doświadczyli Bożego Ducha, ale też ci spoza obozu. Pewnie jakąś paralelę odnajdziemy w tym, o czym pisze Święty Marek. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. To chyba rozczarujemy Państwa, bo nie zabierzemy się od razu za te budzące jednak grozę obrazy samookaleczeń, tylko spojrzymy najpierw na to, co się dzieje pomiędzy znowu uczniami i Jezusem. To znaczy, że oni są mocno zaniepokojeni tym, że ktoś, kto nie jest ich kolegą, robi spektakularne rzeczy w imię Jezusa. Od tego zacznijmy, potem popatrzymy na obcięte ręce i wyłupane oczy. Tak, mamy ciąg dalszy niedzielnych Ewangelii. Wcześniej, tydzień temu mówiliśmy o tym, jak istotne jest przyjąć Boga, po prostu przyjąć, a teraz uczniowie mówią, dobrze, to my wyznaczymy kryteria. Kto może być w naszej paczce, kto może chodzić z nami, a kto nie. A Jezus mówi, dla mnie każdy gest, każda sytuacja jest istotna. Każda decyzja jest ważna. I to nie jest tak, że decyzja to jest jak oszczędzanie pieniędzy na koncie. Że zbierasz decyzję za decyzją, jedziesz z workiem zasług, taczką zasług do nieba i Pan Bóg waży i mówi wystarczająco albo mówi nie, wracaj na ziemię, jeszcze sobie trochę popracuj i przywieź więcej. I Jezus mówi, wystarczy, że ktoś nie jest przeciwko, bo jest szansa, że mnie spotka. Jezus mówi, wystarczy, że ktoś ci poda kubek wody, bo po prostu jest dobrym człowiekiem. Jest szansa, że spotykając ciebie, który zareagujesz, znając mnie, otworzy oczy na moją rzeczywistość. Ale nie żyje według naszych zasad, nie modli się tak samo jak my, nie protestuje w tych samych słusznych sprawach, tak jak my protestujemy, nie zajmuje się dobrymi dziełami, którymi my się z całego serca i z wszystkich sił zajmujemy. No to jak patrzeć na niego jak na kogoś swojego, kogoś Komu Pan Bóg jest życzliwy? Super. Jak patrzeć na Niego jak na kogoś swojego, bo On nie jest swój, tylko Boży. I to jest świetne, dlatego że skoro jest Boży, to znaczy, że może funkcjonować według tego, jak Pan Bóg to widzi. No ale my od razu mamy podejrzenie, że skoro jest inny, to może nie jest Boży. Ale to nasze podejrzenie się tak naprawdę tutaj nic nie liczy. Bo to jest Boży świat. Jeżeli wchodzisz w relację z Panem Bogiem, to w tym świecie jakby znajdujesz to wszystko, o co Jemu chodzi, tak? I chwytasz się Jego, który mówi. I to nie my jesteśmy panami świata, ani stworzeni do wychowywania kogokolwiek do tego, żeby dobrze funkcjonował. Zatem na czym polega misja chrześcijańska? Nie na tym, żeby kogoś ustawiać, tylko żeby przekazywać, jaki jest Bóg. Dlaczego? Żeby każdy mógł rozpoznać Boga. Ja bardzo lubię ten fragment z Wieżą Babel, a wcześniejszy jeszcze rozdział 10, kiedy Pan Bóg wypycha wszystkich na różne strony świata w Księdze Rodzaju, a człowiek mówi, nie chodźcie tutaj. Wszyscy będziemy na 3-4 funkcjonować przy jednej wieży. Pan Bóg mówi, nie, rozpierzyć to. To nie jest moja koncepcja w ogóle. I mamy Boga, który mówi, bo ludzie są moi, a nie wasi. Tylko moi. No tak, tylko popatrz, jak mocne jest to, że przywiązujemy się do swojej wersji odczytania, zrozumienia, odkrycia Boga. I tu jest, mówię bez żadnej kpiny, to znaczy, że doświadczamy tego, że Bóg się nam objawił, że kawałeczek tego objawienia nam się udało chwycić i w związku z tym chcielibyśmy, znowu dodaję w dobrej wierze, żeby świat cały tak samo. I mamy te dobre chęci, którymi wybrukowane jest piekło. Co tam mamy? Tak, miałam kiedyś takie doświadczenie, kiedy po jednym z kursów odprowadzał mnie protestant, bo to był taki kurs ekumeniczny, na którym prowadziłam właśnie wykłady biblijne. Odprowadzał mnie i mówi mi, wiesz co, w ogóle nie patrz na to, jak ludzie reagują na to, co ty mówisz. Nie przejmuj się tym, co oni z tym zrobią. Postawił cię Pan Bóg i masz zrobić to, co Pan Bóg ci polecił i zostawić, bo to jest dzieło Pana Boga. Nie przejmuj kontroli. Nie przejmuj się tym, jaka jest reakcja. Ona ciebie nie dotyczy. Ty miałeś zrobić, wsłuchujesz się w to, co Pan Bóg chce, przekazujesz to, co On chce i odchodzisz, bo to jest Jego dzieło i Jego sprawa. I to jest właśnie, myślę, to, na co Jezus kładzie akcent. Jezus mówi, to są moi ludzie. A to, że mnie boli, że oni nie spotkali Boga, którego ja znam, to Jezus mówi, no to opowiedz im o mnie. A co zrobię, jak oni cię nie przyjmą takiego? Jezus mówi, ale usłyszeli. To ty nie wiesz, czy nie przyjmą. To jak w klasie. Uczeń taki, co się wydaje, że nic nie robi, po prostu śpi, snuje się po tej ławce. Nagle w dyskusji okazuje się wiedzieć najwięcej. Więc nie wszystko złoto, co się świeci. Musimy do tej naszej rozmowy dorzucić jeszcze kwestię zgorszenia, bo ona się tutaj pojawia i to w taki sposób mocny. Tak jak Jezus szybko przekonał uczniów, tak mi się wydaje przynajmniej, do tego, że mają dostrzegać to, co łączy ich z ludźmi, a nie to, co dzieli, tak? Natomiast tutaj jest bezwzględny. To znaczy, jeżeli ktoś stałby się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. I dalej są te wszystkie drastyczne obrazy samookaleczeń. A samookaleczenia pojawiają się dlatego, że jak tylko zobaczymy coś, co jest symptomem grzechu, no to mamy to usunąć. No, myślę, że tak tą metaforę należy czytać, ale prosto, jeśli trzeba. Zatem, co to znaczy zgorszenie? Być powodem do grzechu skandalizo, czyli sprawić, że ktoś wchodzi w zło. Swoim postępowaniem sprawi, że ktoś wchodzi w zło. I tu zwróć uwagę, lepiej by było, a nie weźcie kamień młyński i go utopcie. To jest różnica, prawda? Czyli to, co czynisz, już topimy, nie? To, co czynisz, ma taką rangę, jakbyś kogoś topił. To jakby, bo to jest równorzędne, prawda? Że skoro ciebie by należało, jakby, to siebie jakby topisz i ich topisz. I teraz, kiedy Jezus mówi, że jeżeli twoja ręka, czyli twoje działanie prowadzi cię, no właśnie, i zaraz powiem do czego. Jeżeli twoje postępowanie, czyli sposób chodzenia, czyli ukierunkowanie prowadzi cię do, to zostaw. Jeżeli twoje poznanie prowadzi cię do, to zostaw. I teraz co to jest to piekło? Mhm. Tu jest słowo Gehenna. Gehenna to jest Dolina Gehinon, jedna z 3 dolin otaczających Jerozolimę, gdzie Żydzi mieli śmietnisko, w którym zrzucali wszystkie śmieci, posypywali je siarką i podpalali. Dlaczego właśnie ta dolina? Dlatego, że kananejscy mieszkańcy i też niestety niektórzy Żydzi tam składali ofiary z dzieci bożkowi Molochowi. Mhm. Więc na znak dezaprobaty wobec tego kultu, absolutnego sprzeciwu, to z obrzydzenia Żydzi zrobili tam po prostu śmietnisko. Mhm. Stąd tam było mnóstwo dymu, smród siarki, dobrze nam znany ze skojarzeń, prawda? Mhm. Dlaczego siarki? No bo jakoś utylizować te śmieci trzeba było. Bo inaczej choroby się szerzyły i robactwo. Mhm. Posypywanie siarkiem, podpalanie do zera, wszystko zutylizowane. I teraz Jezus mówi, jak wybierasz zło, to tak jakbyś wchodził w ten śmietnik. Mhm. Jakbyś się tam podpalał. No to teraz sobie wyobraź, że siedzisz w kuble na śmieci, wszystko śmierdzi w ogóle i wszystko się pali, jeszcze jest siarka, mnóstwo dymu, nic nie widzisz, takie wszystko sine. No po prostu coś koszmarnego. Jezus mówi, teraz zastanów się, czy na pewno chcesz to wejść. Mhm. Co to znaczy, że robak ich nie ginie, ogień nie gaśnie? To nie jest wyobrażenie, że diabły tańczą koło kotłów ze smołą. Tak? Mhm. Chodzi o to, że w tym miejscu było mnóstwo robaków. Tak? I teraz jeżeli trzymasz się zła, to poddajesz się tym robakom i doświadczasz śmierdzącego, palącego się śmietniska. Dlatego Jezus mówi, nie wchodź w to, bo co robisz ze sobą? No trochę to inaczej pokazujesz niż właśnie groźbę i straszenie obrzydliwym piekłem, które nas czeka, bo Pan Bóg chce nas ukarać. Dlatego, że trzeba patrzeć na to, co autorzy biblijni mieli na myśli, podając takie określenia. I tu bardzo chętnie odeślę wszystkie osoby, które może są zbulwersowane, słuchając naszego podcastu, do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej sprzed już ponad 10 lat, Natchnienie i Prawda w Biblii. Tam właśnie jest bardzo mocno wyjaśnione, jak należy interpretować poszczególne sformułowania, żeby dotrzeć do prawdy tych sformułowań. I tym linkiem, czy tą podpowiedzią, gdzie czytać też nie tylko Słowo Boże, ale również dokumenty kościelne, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska w tym podcaście. Zapraszamy Państwa za tydzień i dziękujemy. Dzięki, z Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.